Hamas odrzuca możliwość przedłużenia trwającego do środy tymczasowego rozejmu. Zawieszenie broni udało się osiągnąć w niedzielny wieczór po długich mediacjach, którym przewodniczył Egipt. Dotychczas obu stronom konfliktu udaje się go pr przestrzegać. Palestyńczycy żądają jednak całkowitego zakończenia blokady strefy gazy przez Izrael i Egipt. Władze w Tel Awiwie nie chcą się jednak na to zgodzić. W niedzielę po długich negocjacjach w Kairze z udziałem władz Egiptu, Palestyńczycy i Izraelczycy zgodzili się na zawieszenie broni do środy. W czasie jego obowiązywania udało się dotrzeć z pomocą humanitarną do wielu potrzebujących Palestyńczyków. Dziś ponownie wznowiono rozmowy pokojowe z udziałem Egiptu. Palestyńczycy domagają się od Izraela, aby zakończył blokadę strefy gazy. Ich zdaniem, mieszkańcy strefy nie mogą spokojnie się przemieszczać do szkół i zakładów pracy. Ograniczony jest również transport towarów, co zablokowało eksport. Dla terenu, gdzie ponad połowa mieszkańców nie ma pracy, to poważny cios. Izrael tłumaczy, że blokada ma zapobiec przemytowi i produkcji broni, której używają bojownicy z Hamasu. Strona żydowska przedstawiła kilka propozycji, które mają ułatwić życie mieszkańcom, ale dla palestyńczyków są one niewystarczające. Ponowne rozognienie konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczęło się na początku lipca. Izrael oskarżył Hamas o zamordowanie trzech żydowskich nastolatków. Obie strony rozpoczęły wymianę ognia. Na terytorium strefy gazy wkroczyły wojska izraelskie, które, jak tłumaczył się Tel Awiw, mają... Na celu zniszczenie tuneli, którymi bojownicy przedostają się na terytorium żydowskie. W walkach zginęło prawie 2000 Palestyńczyków w większości cywilów. Po stronie izraelskiej zginęło 64 żołnierzy i trzech cywilów.